To ja mogę cofnąć pytanie? Ja mogę panu powiedzieć, jak źle odpowiem, to proszę tego nie publikować jeszcze raz? No nie, no takie. No jak nie, proszę pana? Takich numerów już nie będziemy robić. Mam jakaś nagroda, bo mam tutaj obok siebie. Woda? Nagroda. Ja Aha, proszę woda, nie. pan poczeka, ja sobie przyniosę też wodę, bo kurczę, chwila. Ściągam, jest obstawiony dookoła. Pierwsze pytanie jest mega proste i wszyscy znacie na nie odpowiedź. O nie! Ja Serio. się skompromituję na pierwszym pytaniu. Nie no, słuchajcie. Ja mam Pierwsze nadzieję, że pytanie jest. pani Hamrol tego nie zobaczy, nie? Ja też mam nadzieję. Mi się ręce trzęsą. I jeszcze jedna rzecz. Ja będę was przedstawiał. Imię, nazwisko, klasa i wtedy, nie, możecie powiedzieć dzień dobry, czy cześć, czy coś takiego. Będziemy machać jak w familiadzie, tak? Albo Tak. jak tam się czujecie, możecie powiedzieć. No może. Dobra. Bo też się zacząłem denerwować. Możemy zacząć? Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj spotykamy się w wyjątkowej sytuacji. Zbliżają się egzaminy ósmoklasistów, w którym żyje nasza szkoła. Zbliżają się również egzaminy maturalne i postanowiłem w ramach powtórki przygotować taki mały quiz. I dzisiaj na tapet bierzemy pana Tadeusza, epopeję narodową napisaną przez Adama Mickiewicza. I z tej okazji chciałbym pozdrowić pana Malinowskiego, mojego nauczyciela polskiego z gimnazjum, który niewątpliwie zaraził mnie pasją do tej lektury. Chciałbym również pozdrowić panią Andrzejak i panią Hamrol, które pomogły mi w wytypowaniu kandydatów do tego quizu. Poznajmy ich w kolejności alfabetycznej. Franek Bączkiewicz z 8 C. Dzień dobry. Hania Kaźmierczak z 8 B. Dzień dobry. Monika Mosiężna z 8 B. Dzień dobry. Oraz Ola Prędka z klasy 8 A. Dzień dobry. Zanim przejdę do omawiania zasad i wszystkich reguł tego quizu, chciałbym jeszcze dodać, że ten quiz został przygotowane na podstawie quizów portalu Radia, kanału na YouTube Weszło. Są to takie quizy sportowe i ja tak podpatrując wszystkich reguł i kategorii z tego quizu, postanowiłem przyłożyć go na lekturę, jaką jest Pan Tadeusz. A więc tak, jakie są zasady? Mamy czterech graczy, każdy widzi i mamy siedem kategorii plus jeszcze jedną kategorię wstępną. I już Państwu pokazuje, jakie są to kategorie. Są to kategorie: kto to jest, matematyka, czarny Piotruś, łatwe pytania, wąsy i wąsiska, jeden na jeden oraz licytacje. A więc tak, zacznijmy od takich głównych zasad. Każdy z graczy zaczyna z 10 punktami na koncie. Odpowiadając na pytanie, nie zdobywa punktu, ale zachowuje stan obecny swoich punktów. Odpowiadając błędnie, traci jeden punkt. I oprócz kategorii wstępnej, gdzie ja wyznaczam osobę, która odpowiada na pytanie, gracze wzajemnie wybierają siebie, kto wybiera kategorię i osoba, która ma odpowiedzieć na pytanie z danej kategorii. I po kolei, kategoria kto to jest polega na tym, że osoba na podstawie cytatu z pana Tadeusza ma stwierdzić, o kim jest mowa w tym cytacie. Kategoria matematyka to są pytania z treści pana Tadeusza z takim lekkim zabarwieniem matematycznym. Kategoria czarny Piotruś polega na tym, że trzeba wskazać element, który nie pasuje do pozostałych. Kategoria łatwe pytania to po prostu łatwe pytania. Kategoria wąsy i wąsiska mówi sama za siebie. Kategoria 1 na 1 i kategoria licytacje. I tak, kategoria 1 na 1 i licytacje różni się od pozostałych tym, że w pozostałych kategoriach odpowiada osoba wskazana przez drugiego gracza. W kategorii 1 na 1 gracz wybiera sobie przeciwnika, w którym będzie się pojedynkował w danym pytaniu. Wygrany zdobywa 2 punkty, przegrany traci 1 punkt. W przypadku remisu, jeśli obaj gracze odpowiedzą poprawnie, zdobywają 1 punkt. Jeżeli oboje źle, tracą 1 punkt. Kategoria licytacje jest tak jakby dla wszystkich, ale odpowiada jedna osoba, która wylicytuje pytanie najwyżej. Co to znaczy? Dajmy na to, że gracz ma wymienić pory roku. No i tutaj Franek mówi, że wymieni jedną porę roku, Hania, że dwie, Monika, że trzy, a Ola, że cztery. No i zdobywa pytanie, musi wymienić cztery pory roku. I ma na to tylko minutę. Jeżeli zdąży, zdobywa 2 punkty. Jeżeli nie zdąży w ciągu minuty, traci 2 punkty. A więc można zyskać bądź stracić. Jest taki jeden haczyk, że można raz
się pomylić, wymieniając te elementy odpowiedzi. A więc jeżeli Ola by powiedziała, nie wiem, poniedziałek, no to ma takie pole do jednego błędu, ale jeżeli powie poniedziałek, wtorek, to też wtedy traci dwa punkty, ponieważ odpowiedziała błędnie na pytanie. Czyli czas i odpowiedź błędna decydują o tym, czy ktoś odpowiedział poprawnie bądź nie. Czy macie do tej kategorii jakieś pytania? Nie. Okej. Okay. Jeszcze taki jeden dodatek. Gracze mogą brać pytania na siebie i wtedy, jak odpowiedzą poprawnie, to nie, że zachowują swój obecny stan, ale wtedy zdobywają punkt właśnie. Jeśli odpowie błędnie, to traci oczywiście ten punkt. Ale nie może brać pytań na siebie dwa razy z rzędu. To jest taka zasada. Oczywiście dzisiaj jest nagroda też do wygrania. Tą nagrodą jest statuetka z alpaką i jest tutaj napisane quiz, pan Tadeusz, pierwsze miejsce, SP Kazimierz 2021. Tą statuetkę zamówiłem w sklepie pucharowo.pl. To nie jest reklama sponsorowana, ale polecam. Szybko, 3 dni dosłali mi tą statuetkę, więc polecam. Możemy przejść do pytań? Ok, każdy z graczy ma 10 punktów i ustaliliśmy wcześniej, że tą pierwszą kategorię gracze będą odpowiadać w kolejności alfabetycznej. Jest to kategoria trach, trach, trach. To są szybkie, krótkie pytania. A więc Franek, pierwsze pytanie do ciebie. Jakie nazwisko miał Tadeusz? Soplica. Dobrze. Hania, jakie nazwisko miał Jacek? Soplica. Dobrze. Monika, jakie nazwisko miał sędzia? Soplica. Bardzo dobrze. Ola, jaką mamy porę roku? Zimę. Dobrze, dobrze. Wszyscy gracze odpowiedzieli prawidłowo, a więc każdy z graczy ma nadal 10 punktów. I to się bardzo cieszy. Zobaczymy, czy na końcu też tak będzie. W każdej chwili możecie mnie prosić o podanie aktualnego stanu gry, kto ile ma punktów, oraz możecie też prosić mnie o wyświetlenie kategorii, jeżeli zapomnicie i będziecie chcieli sobie przypomnieć, jakie są kategorie do wyboru. Ustaliliśmy też wcześniej, że zgodnie z kolejnością alfabetyczną Franek będzie pierwszy wybierał kategorię i osobę, która ma odpowiedzieć na to pytanie, a więc Franek, rozpoczynasz rozgrywkę. To ja wybiorę Hanię i kategorię wąsy i wąsiska. Okej, okay, pierwsze pytanie z kategorii wąsy i wąsiska dla Hani. Już. Czyje to wąsy? To jest zdjęcie z filmu Andrzeja Wajdy. Słucham? No to trochę wygląda mi na Gerwazego chyba. To jest odpowiedź? No, to złączyło nas? No. No niestety, to jest... Wywaliło mnie, ale już jestem, tak. Więc... Tak. No i chyba Gerwazy, ale pewna nie jestem. Okej. Okay. No masz rację, jest to Gerwazy. A więc tak, zachowujesz swój obecny stan punktów. Jest to zdjęcie z filmu. Tutaj wstawiam, jak to wyglądało w powiększeniu. Znaczy z całą głową. Okej, okay, czyli Hania ma nadal 10 punktów i wyznaczasz kategorię i osobę, która ma odpowiadać na pytanie. Okej, okay, no to ja chyba wezmę Monikę i Czarny Piotruś. Okej, okay. A więc tak, pierwsze pytanie z kategorii Czarny Piotruś. Który z tych bohaterów nie jest spokrewniony z pozostałymi? I tutaj mamy tak, sędzia Soplica, Tadeusz Soplica, Wojski Hreczecha, ksiądz Robak, Podkomorzy i Tekla. I tylko jeden z nich nie jest spokrewniony z pozostałymi. Ojeju, wydaje mi się, że Wojski. I to jest odpowiedź, tak? Nie, jeszcze nie. Albo Podkomorzy, teraz mam wahanie. Dam Podkomorzego. Bardzo dobrze, jest to dobra odpowiedź, a więc zachowujesz 10 punktów. Wojski jest dalekim krewnym Sopliców, a Tekla to jest córka Wojskiego, a więc Podkomorzy był tylko gościem Soplicowej. Bardzo dobra odpowiedź. Masz 10 punktów nadal.
Monika, teraz ty wybierasz kategorię i osobę, która ma odpowiedzieć na pytanie. No to dam Olę. Okej, okay, Ola. Kategoria jeszcze. A, to już mówię. No to dam... dam to... łatwe pytanie. Okej. Okay. Łatwe pytanie dla Oli. Dopasuj łysinę do bohatera i zdjęcie z filmu Andrzeja Wajdy. Masz dwie łysiny i musisz dopasować, która do kogo należy. Ojej. Jak mi mówili, ta pierwsza łysina to jest chyba ciążerowa, czyli jako skutnica. Nie jestem pewna. A ta druga to chyba gruba. Ostatecznie? No tak. Bardzo dobrze. Pierwsza to jest Jacek Soplica / ksiądz Robak, a drugi to jest Gerwazy. Bardzo dobrze. No na razie wszyscy odpowiadacie poprawnie, każdy z was ma 10 punktów. Ola, teraz ty wyznaczasz, wybierasz kategorię i osoba, która ma odpowiedzieć. No to wybieram... Wybieram Hanię. I kategoria... Kto to jest? Dla kogo? Przepraszam, bo nie słyszałem. Dla Kto Hani. To jest? Dla Hani, dobrze. Kto to jest? Pierwsze pytanie z kategorii kto to jest? Dla Hani. I tutaj mamy cytat. Stała, trzymając w ręku podniesione sito. Do nóg jej biegło ptactwo, stąd kury szurpate. Toczą się kłębkiem, stamtąd kogutki czubate. O kim to jest? No, wydaje mi się, że to o Zosi jest. Bardzo dobrze, no. Cały czas dobrze odpowiadacie. Chyba za proste pytania przygotowałem, ale to jeszcze zobaczymy. A więc tak, wszyscy mają nadal 10 punktów. Hania, wybierasz gracza i kategorię. No to wybiorę Franka. Super. I matematyka, bo jemu bliska w miarę, no to matematyka. Okej, dobrze. To mamy pierwsze pytanie z kategorii matematyka. Oblicz pole prostokąta, jeśli A to liczba osób, które jednocześnie wystrzeliły w niedźwiedzia na polowaniu, B to liczba sylab w każdym wersie 12 ksiąg pana Tadeusza. Dobra, to jest... Trzeba znać na pole i... Jest to 13 z Głuskowiec, z tego jestem pewien, więc pole to będzie 13 razy A. A to liczba osób, które jednocześnie wystrzeliły w niedźwiedzia na polowaniu. Kurczę, żebym nie zrobił jakiejś takiej wtopy, aczkolwiek wydaje mi się, że pole będzie równe 26. Ostatecznie, tak? Nie ostatecznie. Bo był tam... Kto tam strzelał? Dobra. 39. Ostatecznie. Ostatecznie. Bardzo dobrze, hajde. Dobrze. A pamiętasz, kto strzelał? Na pewno będę pamiętał. Będzie to asesor, rejent i oczywiście ksiądz Robak. Bardzo dobrze. No tutaj było takie pytanie, takie matematyczne z gwiazdką, bym powiedział. Więc dałeś radę. No wszyscy na razie dobrze odpowiadacie. No zobaczymy, co będzie dalej. Franek, wybierasz kategorię i gracza, który ma odpowiedzieć. Dobrze, to ja wybiorę sobie 1 na 1 z Olą. Okay. Pierwszy pojedynek, pamiętajcie, 2 punkty do zdobycia, 1 do porażki i teraz tak. Pojedynek na inwokację. Gracz z większą liczbą punktów decyduje, kto zaczyna recytację. W tej sytuacji po prostu ten, co wyznaczał, czyli Franek zdecyduje, kto zaczyna. Gracze na zmianę wypowiadają po jednym wyrazie z inwokacji i nie można się pomylić. A więc Franek zaczyna i po jednym wyrazie, żebyście się nie zapędzili. Ja zacznę. Litwo. Ojczyzno. Moja. Ty. Jesteś. Jak? Zdrowie. Ile? Cię. Trzeba. Cenić.
Ten. Tylko. Cię. Dowie. Kto. Cię. Stracił. Dziś. Piękność. Twą. Całą. Uuu, źle. Niestety. Pomyłka. Dziś piękność twą w całej ozdobie. Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Tak, myślałem, że całą inwokację powiecie na zmianę, ale niestety się nie udało. A więc tak, mamy pierwszą zmianę w klasyfikacji. Franek zdobywa 2 punkty. Ola niestety traci 1 punkt. Franek nadal wybiera osobę, która ma odpowiedzieć. W takim razie wybieram matematykę dla Moniki. Okej. Matematyka, drugie pytanie z kategorii matematyka. Oblicz sumę wieku Tadeusza Sopicy i Zosi Choreszkówny. Możesz się pomylić o jeden rok. I teraz chodzi tutaj o to, ile mieli lat w momencie, gdy ich poznawaliśmy na początku lektury. No to wydaje mi się, że Tadeusz miał 20, a Zosia miała 14, więc to daje 34. Bardzo dobrze. 34 lata mieli razem, nawet się nie pomyliłaś o jeden rok, więc super. Zachowujesz swój stan punktów i wyznaczasz pytanie, kategorię i osobę, która ma odpowiedzieć. No to dam licytację. O, pierwsza licytacja. To wybieram jakąś osobę? Czy... Nie, tu jest kto wyżej wylicytuje. To jest pytanie do wszystkich tak jakby. A ile można zdobyć za to punktów? 2 można zdobyć, albo 2 przegrać. Mhm, dobrze. Wymień jak najwięcej postaci historycznych związanych z Polską, które pojawiają się lub są wspominane w Panu Tadeuszu. I kto da więcej? Ja dam 3. 3, dobra. Po raz pierwszy. Jeszcze chwilę, muszę sobie przypomnieć, ile pamiętam. Trzy po raz drugi. Ja też pamiętam chyba 3 albo 2. No nic. 3 po raz trzeci sprzedane do Franka. 3 postacie historyczne, które są wspominane lub występują nawet w Panu Tadeuszu. Na pewno Napoleon Bonaparte jest związany z Polską. Tadeusz Kościuszko i Jan Henryk Dąbrowski. Bardzo dobrze, zdobywasz 2 punkty. Czy ktoś jeszcze pamięta jakichś bohaterów, które występują bądź są wspominane? No właśnie pamiętam tych. Więc. Był jeszcze Rejtan. Rejtan był chyba. Tak, był Tadeusz Rejtan. Ale dopiero też, teraz sobie przypomniałam. Był też generał Kniaziewicz. On otrzymał od Gerwazega coś. Nie będę mówił co, bo to może się potem przydać. Był też również wspominany Jan Kochanowski, książę Józef Poniatowski, Zygmunt II August, Jakub Jasiński, Tadeusz Korsak. Więc trochę było ich tak wspominanych. Jeszcze był król Jan III Sobieski, ale występowało 3. Napoleon, generał Dąbrowski i generał Kniaziewicz. Okej. Okay. Franek odpowiedziałeś, czyli Franek wybierasz kategorię i osobę, która ma odpowiedzieć. Dobrze. Łatwe pytania dla Hani. Okej. Okay. Łatwe pytania dla Hani. Scyzorykiem nie jest wielki rapier Jacka Soplicy, mieszkaniec Kielc, mały składany nożyk. No kurwa. No na pewno jest to mały składany nożyk. Mieszkaniec Kielc? No wielki rapier, no to pewnie mieszkaniec Kielc, no bo wielki rapier to chyba będzie chodziło o Gerwazego bardziej, więc no. Czyli mieszkaniec Kielc. Niestety, właśnie wielki rapier scyzorykiem nie jest, bo wielki rapier Gerwazego to właśnie był scyzoryk, a Jacka Soplicy właśnie nie. A na mieszkańców Kielc mówi się scyzoryki. Więc fajnie. Tak, to było takie łatwe pytanie, ale z przymrużeniem oka może. A więc Hania, niestety tracisz 1 punkt, a wyznaczał Franek, tak? Tak.
I Franek, wyznaczasz dalej. W takim razie wyznaczę sobie wąs i wąsiska dla Moniki. A mogę tylko 20 sekund, żeby zasłonić rolety, bo mnie w ogóle nie widać? Jasne. Będzie cięcie, tak? Nie wiem. Okej, to były łatwe. Wąs i wąsiska, tak? Tak, wąs i wąsiska. Numer 2, wąs i wąsiska. Czyje to wąsy? I również zdjęcie z filmu Andrzeja Wajdy. Ojeju. Wydaje mi się, że Macieja nad Maciejami? Tak, dam to. Tak, ostatecznie. Niestety, to był Jankiel. On miał taką brodę i takie wąsy. Więc niestety tracisz jeden punkt. A jak wygląda punktacja? Można przypomnieć? Już, wysyłam. I dalej, Franek, wyznaczasz. I na czacie macie punktację. No to dawno nie było. Czarnego Piotrusia nie było. Czarny Piotruś dla Oli Prędkiej. Okej. Okay. Czarny Piotruś dla Oli. Który z tych bohaterów nie był w Petersburgu? Telimena, Tadeusz czy Zosia? Tadeusz nie był w Petersburgu, tak? Tak. Dobra odpowiedź. A pamiętasz, gdzie był? Gdzie studiował? Nie chcę powiedzieć jakiejś głupiej rzeczy, więc chyba lepiej nie powiem. Okej, okay, Tadeusz studiował w Wilnie. Telimena tam opowiadała o tym, co tam w Petersburgu widziała. Zosia też tam była. Więc dobra, odpowiedź teraz. Ola, wyznaczasz. No to... To sobie zobaczę. Wybieram matematykę dla Moniki. Okej. Okay. To już będzie trzecie pytanie z kategorii matematyka. O ile pamiętam, również z polem. Tak. Oblicz pole prostokąta, jeśli A to liczba hartów wymienionych z imienia w panu Tadeuszu, B to liczba zakochanych bądź zauroczonych z Zosią Choreszkówną. Ojeju. Kto to tam był? No właśnie teraz się zastanawiam, kto tam był, bo B bardziej tak mi się kojarzy jednak i... Nie wiem, dam odpowiedź, że nie, jednak nie. Nie mam pojęcia, ale dam, że 12. 12. Niestety to jest błędna odpowiedź. Czy ktoś wie, jaka byłaby poprawna? A już jakby nie zobowiązując. Tak, co? Tak, dla sportu. 4? Nie, właśnie to 6? Było takie 6, ponieważ tak, liczba hartów to były Kusy i Sokół, a kto był zakochany, to był Tadeusz, był hrabia i też był Sak Dobrzyński, syn jednego z bohaterów i było ich 3, więc 2 razy 3, 6. I to była taka mała podpowiedź, że A to jest krótszy bok, B to jest dłuższy bok, więc dobrze. Monika, tracisz 1 punkt i Ola, wyznaczasz dalej, tak? Oj, oj. Co to jest dla Hani? Okej. Okay. Co to jest? W tej kategorii mamy 8 pytań, to jest dopiero drugie. Kto to jest? Wiedział, że był przystojny, czuł się rześki i młody. Rześki młody. O kurczę. No, pewnie Tadeusz.
Dobrze, dobra odpowiedź. Teraz Hania będziesz wyznaczać, zachowujesz swój stan. Okej, okay, no to dla Franka wąsy i wąsiska. Oj, 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 to będzie ciężko, bo nie widziałem filmu. Wąsy i wąsiska. Trzy. Czyje to wąsy? I zdjęcie właśnie z tego filmu. To będą wąsy... Woźnego? Nie. Yeah. To są wąsy sędziego Soplicy. On miał, taki, on miał takiego wielkiego wąsa. Dobrze, a więc Franek, tracisz jeden punkt i dalej Hania wyznaczasz. No to może dla Moniki łatwe pytanie. Które to już łatwe pytanie będzie? To jest chyba drugie. Nie, trzecie to już będzie. Dostać czarną polewkę nie oznacza dostać kosza odmowę, dostać zupę, czy być wyśmianym z czegoś dla nas przykrego, tragicznego. No to to nie oznacza dostać zupę. Właśnie, oznacza dostać zupę, bo czarna polewka to jest czernina. Aha, tak, tak, dobra. Niestety, tracisz jeden punkt i właśnie odpowiedzią poprawną było bycie wyśmianym z czegoś dla nas przykrego. A dostanie czarnej polewki to też było właśnie dostanie kosza odmowy. W tym przypadku z treści pana Tadeusza to było od potencjalnych teściów. Okej, a więc Hania wyznaczasz dalej. No to może kto to jest dla Oli? Okej, kto to jest? Dwóch zębów braknie w ustach. Na czole, na skroni zmarszczki. Tysiące zmarszczków pod brodą się chroni. O kim to jest? W górę nie kojarzy go. Kawałka, więc... Czyli będzie strzał. No to tak, chociaż... Nie ma zębów w ustach, no to to coś, żebyś... Na pewno nie był sędzia ani Tadeusz, bo... Nie byli jakby zbyt zamożni chyba, żeby... Kto to jest? Na pewno nie jakaś kobieta, bo tutaj są pod brodą jakieś zmarszczki. No, Ola, odpowiedź. Strzał. To pewnie będzie źle, ale... To był Jankier? Niestety, błędna odpowiedź. Czy ktoś wie, może, dla sportu? Chyba Telimena. Kierbasy? Telimena, Telimena. Tadeusz na początku był zauroczony Telimeną, a potem zobaczył, że tutaj nie ma zębów, to jakieś zmarszczki, a więc minus jeden punkt. Możecie sobie zobaczyć klasyfikację, jak to aktualnie wygląda. I Hania, dalej wyznaczasz, tak? No to w takim razie, może dla Franka, no łatwe pytania niech będą. Okej, to jest ostatnie łatwe pytanie. Bo to jest czwarte łatwe pytanie już. Kto zatańczył z Zosią Poloneza w pierwszej parze? Jak tu się pomylę, to... Nie zasługuję na jedynkę z polskiego, ale to był Podkomorzy. Dobrze, dobra odpowiedź. To w takim razie wyznaczam. Wyznaczam Hanie na licytację.
Znaczy ogólnie, licytacja jest dla wszystkich. Tak, tak, to licytację tak. Ogólnie wyznaczam. Dobra, bierzemy licytację, to jest druga licytacja. I co tam mamy? Wymień jak najwięcej wojen, bitew bądź powstań, o których było mowa w Panu Tadeuszu. Trochę ich tam było, więc... Ja wymienię jedną. Okej, okay, jedna. Ja muszę się zastanowić, ale... Znowu zresztą. Dobra, już dwie wymienię. Okej, okay, Franek sam siebie przebił, więc dwie. Podpowiem wam, że było tego... Dużo. Osiem nawet. Kurde, też mam dwie, nie mogę trzeciego wymyślić. Okej, to dwie po raz pierwszy. Dwie po raz drugi. To są za dwa punkty, pamiętajcie. No i dwie po raz trzeci, sprzedane, Franek. Dobrze, ja nie wiem, czy to się liczy, ale jedna bitwa, na pewno był to atak Moskali na dom Stolnika, na miejsce zamieszkania Stolnika, a druga to atak szlachty na Soplicowo. Znaczy może nie atak szlachty, chciałem powiedzieć bardziej najazd Moskali, o to mi chodziło. Okej, okay, dobrze, czyli najpierw był jakiś atak na dom Stolnika, tam się coś wydarzyło, no i potem był zajazd w Soplicowie. Okej. Okay. Tak, tak. Pamiętacie jeszcze jakieś bitwy, które były wspomniane może? Te, co Rosjanie właśnie napadli na Soplicowo. Okej, okay, jeszcze było wspominane Targowica, była mowa o Targowicy, ogólnie o wojnach napoleońskich. Jak była mowa o Janie III Sobieskim, to było o Odsieczy Wiedeńskiej, było też o rzezi Pragi, czyli tam o Powstaniu Kościuszkowskim, bitwa pod Hohenlinden, bitwa pod Jeną oraz bitwa w wąwozie Samosiera. I tutaj taka ciekawostka, w bitwie pod Samosierą brał udział Andrzej Niegolewski, urodzony w Bytyniu i nawet przeżył ten najazd, zraniony, ale przeżył. Franek, dostajesz plus dwa punkty. Dobrze. I wybierasz dobrze. Osobę. To ja wezmę na siebie. Kto to jest? Kto to jest? Kureczka. Możesz zdobyć jeden punkt tutaj. Tak, 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 tak. Chadzał niegdyś po dworach i graniem zdumiewał i pieśniami, bo biegle i uczenie śpiewał. O kurczę, to będzie ciężko. Kto mógł tak śpiewać? To nie będzie któryś z takich najważniejszych bohaterów na pewno. Raczej. Bo ja już nic nie wiem tak naprawdę. Ale Jankiel? To jest ostateczna odpowiedź? Tak. Dobrze. Dałem taki nieoczywisty, powiedziałbym, cytat, bo tam można było właśnie o tych cymbalistach tutaj dać, ale dobrze. I tutaj wziąłeś na siebie, więc zdobywasz jeden punkt. Dobrze. I wyznaczasz dalej, ale już nie możesz na tak, siebie. Tak, 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 tak. Ja sobie tylko tutaj zobaczę, jakie są te kategorie. Wyznaczam sobie matematykę dla Moniki. Ile można? Ostatnie pytanie z matematyki, więc tak, łatwe pytanie już wyszły i matematyka wyszła. Akcja Pana Tadeusza rozgrywa się przez 5 dni jednego roku oraz przez jeden dzień roku kolejnego. Zsumuj liczbę tych lat. Możesz się pomylić o jeden rok. To będzie duża liczba. Czy mam te lata dodać do siebie? Tak, nie, tak, to... tak. Dobra. ...3623. Brawo. Co do roku. 1811 i 1812 w tych latach się odbywało. 5 dni 1811 i 1 rok 1812. Zachowujesz swoje punkty.
i możesz teraz wyznaczać. Matematyka i łatwe pytania wyszły. Tutaj wam jeszcze przysunę, jakie są kategorie. No to ja dam wąsy i wąsy pąsiska, coś takiego, tak? do Hani. Dobrze, już moment. To też jest ostatnie pytanie z kategorii wąsy i wąsiska. Gramy do momentu, aż się wszystkie pytania skończą, tak? Tak, tak, tak. Można mieć minusowe punkty, jak ktoś będzie miał. Czyje to wąsy? O kurczę. No, kojarzę, na pewno kojarzę. Kto miał takiego pięknego wąsa? Szczerze to nawet nie mam pomysłu, w kogo mogę strzelać, bo... Pomyśl sobie, kto już był. Właśnie tak sobie myślę. Nie wiem, no strzelam, że może Rejent, ale nie mam pomysłu. Niestety, to był podkomorzy. No. Tak. Więc minus jeden punkt. I wyznacza. To Monika. Tam, Monika, tak? Dalej. A, dobra. No to ja dam czarnego Piotrusia do Oli. Okej, czarny Piotruś do Oli. Który z tych Maćków nie pojawia się w Panu Tadeuszu? Maciek Dobrzyński, zwany też Rózeczką, Kurkiem na kościele, Za Bokiem, Królikiem, Maćkiem nad Maćkami. Maciek zwany Kropicielem lub Chrzcicielem. Maciek Boryna czy Maciek Konewka? Który z nich nie pojawia się w Panu Tadeuszu? Nie pojawia się Maciek Boryna. Bardzo dobrze. Maciej Boryna to jest bohater chłopów. To jeszcze lektura przed wami. Więc dobra odpowiedź. Ola, zachowujesz swoje punkty i teraz ty wybierasz kategorię i osobę, która ma odpowiadać. Pozostało, kto to jest? Czarny Piotruś, licytację i jeden na jeden. No to zaryzykuję i zrobię Czarny Piotruś na ciebie. Okej. Ostatnie pytanie z kategorii Czarny Piotruś. Dla Oli. Który z tych pseudonimów nie dotyczy Gerwazego Rembajły? Klucznik, Półkozic, Wąsal, Mopanek czy Scyzoryk? Wąsal miał, więc Wąsal też chyba może być. Nie wiem, czy to chodzi. Trochę tych pseudonimów miał, ale jeden jest tutaj błędny. Bo Panek to jest jakiś pan jakiegoś dworu, więc... Trochę mi nie pasuje do Gerwazego, bo on do Kuro. Jeszcze nie wiem, czy Kuchon. Zdaje się, że Mopanek nie dotyczy Gerwazego. Niestety, Mopanek dotyczy, bo Gerwazy tak mówi do wszystkich, Mopanku, Mopanku. I taki miał pseudonim. A ktoś wie, które nie dotyczy? Scyzoryk. Le. To ten Półkozic chyba. Wąsal. Wąsal to właśnie mówiono na Jacka Suplicę. I nawet w tej scenie, właśnie w filmie widać, jak Jacek Suplica strzelając do stolnika jeszcze miał takiego wąsa. A Scyzoryk to nie był jego miecz? Scyzoryk to był miecz Gerwazego tak, właśnie. Się... Aha, dobra. Kania też miała właśnie pytanie. No właśnie dlatego. No. Okej, niestety Ola, tracisz punkty, ale wyznaczasz dalej, tak? Tylko nie możesz siebie. Czyli teraz zostały... Zostały licytacje 1 na 1 i kto to jest?
No to kto to jest dla Franka? Dobra. Lubił widoki i niezwykłe i nowe. Zwał je romansowymi. Mawiał, że ma głowę romansową. W istocie był wielkim dziwakiem. O kim to jest? O, to będzie trudne. Na pewno nie będzie to... nie będzie to jakaś dziewczyna. Jakaś kobieta. I nie będzie ktoś to z tej najważniejszej szlachty, że tak powiem. Czy Jacek Soplica? Raczej nie. O. Nie, tu będzie totalny strzał. I czy to będzie rejent? Nie, pewnie. Nie. To był hrabia, on był takim... Ja właśnie to wiedziałam. Kurczę, jakie łatwe ma. Tak, on tak chodzi, nawet jak Zosie obserwował, to właśnie tak też patetycznie opowiadał o niej i tak z romantyczną duszą. A więc tak, Franek, tracisz punkt i Ola dalej wyznacza. A te punkty jak wyglądają w tym momencie? Wysyłam. Okay. Franek 15, Hania 8, Monika, Ola 7. Więc trzeba gonić. Ola, nie możesz... A ci możesz w sumie na siebie teraz wziąć, tak? Bo już Franka wyznaczyłaś, więc możesz na siebie, możesz na kogoś innego. Nie wiem, bo jak znowu będzie jakiś... Dobrze, zaryzykuję na siebie, kto to jest. Bez ryzyka nie ma zabawy. Dokładnie. Kto to jest? Szóste pytanie z tej kategorii. I tak, panowie, długo żyję, jednego widziałem człowieka, co mógł takim popisać się strzałem. Ów głośny niegdyś u nas z tylu pojedynków, ów, co korki kobietom wystrzelał z patynków. Ów Łotr nad Łotry, sławny w czasy wiekopomne. O kim to jest? A to kto to mówi, czy o kogo nie, chodzi? Nie, o kim? A, no to tutaj chodzi o Jacka Soplicę. Dobrze, bardzo dobrze. A o kim, a kto to mówił? Nie wiem, kto to mówił właśnie. Ktoś pamięta w jakiej sytuacji, kto to mówił? Gerwazy chyba, no. Po polowaniu. Tak, właśnie jak widział, jak zabrał mu broń i wystrzelił ksiądz Robak, to właśnie wtedy poznał, że to jest Jacek Soplica. Okej, ale odpowiedź dobra, więc zdobywasz punkt i wyznaczasz dalej, ale już nie możesz siebie. Zostały dwa pytania, kto to jest. Dwie licytacje i trzy pytania jeden na jeden. Tam można dużo zdobyć. Kto to jest dla Hani? Okej. Okay. Ania, kto to jest? I najbardziej punktowane pytania na koniec. Całą łysinę miał w szczerbach. O kim to jest? Kto miał taką łysinę? No łysinę miał i ksiądz Robak, w sensie no, Jacek Soplica, i Gerwazy. I obaj byli po przejściach, że tak powiem, i trochę przeżyli. I trochę w sumie trudno mi powiedzieć, bo no, nawet nie wiem, w jakiej sytuacji to by mogło być. No nie wiem, no to chyba będzie totalnie strzał. Ale może Gerwazy? Dobrze, dobrze. Zachowujesz punkty. Gerwazy właśnie miał takie ślady na łysinie. Dobrze. Teraz ty typujesz. Zostało jedno, kto to jest, licytacje dwie i trzy, jeden na jeden. Okej, okay, no to może na siebie, kto to jest. Tak, myślałem, że to jest taka dobra kategoria, dlatego zrobiłem jej osiem pytań. To jest momentami łatwe, aczkolwiek czasami... Nie. Pierwszy pan w powiecie. Popierał prawo 3 maja i już szlachtę zbierał. O kim to jest? O kurczę. O. To już nie jest takie łatwe.
Ostatnio to już wybrałem takie trudniejsze. Właśnie tak, nie wiem, czy to jest taka postać, nie wiem, czy która jakby bierze jakiś czynny udział w akcji, tak się właśnie zastanawiam. No. Dobrze kombinujesz. No właśnie, bo mi się wydaje, że właśnie trochę nie, chociaż nie wiem w sumie. Prędzej w sumie bym powiedziała, jak już kto to powiedział, niż o kim to jest, bo mi pasuje to do jednej osoby, która by to mogła powiedzieć, ale nie wiem, kto to by mógł ten, ale może o Kościuszce? Niestety. A ktoś wie? Chyba Stolnik. A nie Maciek nad Maćkami, nie. Tak, właśnie tak myślałam, czy jakaś, która bierze jakiś czynny udział, czy jakiś właśnie historyczna, ale no... No właśnie Stolnik jest tylko, tak jak wspominamy, tam nie bierze do akcji, więc niestety minus jeden punkt. Więc, ale wyznaczasz dalej. I to jest albo licytacja dla wszystkich, albo się z kimś pojedynkujesz jeden na jeden. No to raczej licytacja. Dobra. Trzecia licytacja. Wymień jak najwięcej nazw własnych z inwokacji. Ja wymienię jedną. Okej, jedna. I mamy ich, powiem wam, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dwie, no. Ola była pierwsza, dwie. Ale jeszcze może być więcej. No, a to mają być tak bezpośrednio powiedziane, czy... Nie, nie musi być taki dokładny cytat. Trzy. Monika, trzy. Franek, cztery. Pięć. Dobra, Franek, pięć. Pięć nazw własnych. Szuka tutaj gdzieś. No, to się szuka. Nazwy własne, pamiętacie, co to jest, żebyście... Sześć. Okej. Okay. No to sprzedane, że tak powiem, bo... Ach, żeby nie tutaj ma. Nie stracić teraz tak. Litwo. Poczekaj, ja tutaj włączę stoper, bo masz minutę. Minutę? No, minutę. Start. Litwa, Matka Boska Częstochowska, Matka Boska Nowogródzka, Matka Boska z Ostrobramska. Bóg? Bóg chyba nie. Nie? Ale jeden błąd jest dozwolony, więc kombinuj dalej. Aha, dobra, jest Bóg, sorry. I ta rzeka. Ta rzeka, ona się nazywała... nie no. Gdzie puszczę na świeży Bóg? 5 sekund. Gdzie? Nie ma bata. Koniec. Minus 2 punkty, niestety. Jak się nazywała ta rzeka, proszę pana? Niemel, ja nie mogę. A ktoś jeszcze by coś powiedział? Wymienił? Bo właściwie to się zaliczyłem, te Matkę Boską Ostrobramską i tak dalej, ale jeszcze, co to było? Litwa, tak. Częstochowa po prostu. Wilno. Zamek w Nowogródku i ten Niemen właśnie, nie? Więc jeszcze można było coś tam wykombinować. Jak to wygląda? 2-13. Już. Tak. 7-7-8. Ola ma 8, a Hania z Moniką po 7. I kto to wyznaczał? Hania wyznaczałaś, tak? Ja wyznaczałam, no. To więc wyznaczasz dalej. O kurczę. Jeszcze jedna licytacja i 3 pojedynki, 1-1. No, jestem ciekawy. Dobra, to ja sobie wezmę może pojedynek z Moniką. No nie! Okay. Ja nie lubię rywalizacji takiej. Okej, słuchajcie, i teraz tak, na razie nie odpowiadajcie na pytanie. Jedna osoba z was, zaraz ustalimy, napisze do mnie na czacie prywatnie, a druga powie odpowiedź głośno, tak? 1-1, tak? I to będzie drugie. Proszę na razie nie odpowiadać. Jak miał na imię wojski Hreczecha? I tutaj napisane właśnie, że jedna osoba z was napisze do mnie na czacie, tylko na prywatnym czacie, a nie tutaj naszym wspólnym. To może Hania, ty napiszesz na czacie, a potem Monika powie głośną odpowiedź.
Ja nie znam nawet odpowiedzi, to Hania sobie może powiedzieć. Zobaczymy. Bo możecie też obie przegrać i obie wygrać, tak? Wtedy albo dostaniecie po jednym punkcie razem, albo obie minus jeden punkt. Czy mi się wydaje, czy Hania nie wie? Nie pamiętam. Ja też nie, spokojnie. To ty nie powiesz. O kurde. To jest takie też pytanie z przymrożeniem oka. Mm-hmm. Jakiś Bogusław albo coś napisz. Okej, okay, to czekam za wiadomość od Hani, a Monika okay, jeszcze. Monika jeszcze, bo nie mam totalnie jakby jakiegoś takiego punktu. Ja Ola, wiem. Franek, nie mówcie, ale czy wiecie? Tak. Nie. Okay. Serio? Przypomniało mi się. Mi na razie nie wiem. Ja nie miałbym jak odpowiedzieć. No, 10 sekund jeszcze. Poczekam. Okay. Pojedynki są najlepsze. No, właśnie widzę, no fajna już zabawa. Nie więcej. Nie? Fajna zabawa, ale nie, no nie wymyślimy. To ale Hania, to nic nie napiszesz do mnie, tak? No nie, no mogę kropkę napisać, jak pan chce. Dobra, tak. To nie, to okej. Okay. Monika, wiesz coś, czy też pasujesz? Nie, a mogę dać jakieś imię, takie przypadkowe? No daj przypadkowe, może trafisz. To Bogusław dam. Okej. Okay. Niestety obie dostajecie minus jeden punkt, a też dostajecie. Odejmuję wam po punkcie. Franek mówi, że wie, tak? To słucham. To jest wojski? Dobrym tropem poszedłeś, ale nie, to nie jest imię. Wojski Hreczecha nie miał imienia. Znaczy, nie znamy go, nie znamy aha, jego imienia. Dobra, dobra. Jest ale nawet, tego nie widzieliśmy, jakie. Jest nawet taki żart, że wojski miał na imię na ten czas, bo na ten czas wojski chwycił na taśmie przypięty swój róg bawoli, długi, centkowany, kręty jak wąż bo. Nie, nie znamy jego imienia niestety. Jest tylko taki żart, że miał na imię na ten czas. Więc to było takie pytanie z przymrożeniem oka. Dziewczyny po jednym punkcie na minus niestety. I Hania wyznacza dalej. Albo pojedynek, albo licytacja. A jak to no zostało? Jedna licytacja i dwa pojedynki. No to licytacja, myślę. Okej, okay. Ostatnia licytacja. Co tam było? Wymień jak najwięcej tytułów 12 ksiąg pana Tadeusza. Więc... O matko. Przypomnę, że można się raz pomylić, tak? Więc... Dwa wymienię. Dwie. Trzy. Ola, tak? Dobrze? Trzy. Cztery. Cztery, Hania. Pięć. Pięć, o. To są dwa punkty do zdobycia. Mhm. Pięć po raz pierwszy. Nie, trzy to już za mało. No to są krótkie tytuły, więc można, to jest jakieś ułatwienie. Czy ja wiem. Ale na to się nie zwraca w ogóle uwagi. Powiem wam, że ja bym też miał problemy. Pięć po raz drugi. Nawet nie próbuję. Pięć po raz trzeci sprzedane. Ola, poczekaj, włączę stoper i... Musisz pięć... pokazać, nie? Nie musi być po kolei, ważne, żeby były poprawnie. Możesz raz się pomylić, tak? Start. To kochajmy się. Rok 1912. Pomyłka. O, bo to był 1812, tak. Dobrze, no to dobrze. Jeszcze raz, to trzecie. Gospodarstwo. Tak. Zamek. Mizgi. Brawo, brawo. Plus dwa punkty. Pięć, pięć odpowiedziałeś. No właściwie, gdyby nie ta pomyłka w roku, to bezbłędnie praktycznie. Jeszcze była dyplomatyka i łowy, kłótnia, zaścianek, rada, zajazd, bitwa i emigracja Jacek. Więc było 12, jeszcze był ten epilog, ale chodziło właśnie o te 12 ksiąg głównych, więc Ola, zdobywasz dwa punkty. No i się robi ciekawie, bo klasyfikacja wygląda następująco. I jedyne pytania, jakie pozostały, to są dwa pojedynki tutaj. Więc jeszcze się wszystko może wydarzyć.
Można zdobyć, przypomnę, w pojedynku 2 punkty, a przeciwnik traci 1 punkt. A więc Ola, z kim chcesz się pojedynkować? Bo to już nieuniknione, że ty będziesz się pojedynkować. O nie. No to się będę pojedynkować z Hanią. Okej, okay, Hania. A więc tak, zaraz wytłumaczę zasady, bo to jest też zadanie z takim na stoper tutaj będzie. A więc tak, rejent kontra asesor, czyli kusy kontra soku. Gracze mają dwie rundy, by przekonać innych, że ich hard jest lepszy. Obie rundy mają po 30 sekund. I tak, w pierwszej przedstawiają swojego harta, jego zalety i tak dalej, a w drugiej odnoszą się do argumentów przeciwnika. I gracz z większą liczbą punktów w tej sytuacji jest to Ola. Możesz wybrać sobie albo harta, albo kolejność przemawiania. I tak, ocenę waszych przemów dokonają Franek, Monika i ja. A więc teoretycznie może być remis, tak? Więc wszystko się może wydarzyć, bo ktoś może wskazać jedną osobę bądź drugą, albo może powiedzieć, że równo argumentowały te wypowiedzi, tak samo dobre. Okej, okay, ja tak, jak ktoś... Ola, ty może najpierw wybierz, czy chcesz zacząć, czy chcesz sobie wybrać harta? Kusego czy sokoła chcesz bronić? Nie mam pojęcia. O, to wolisz pierwsza przemawiać, czy druga? To chyba wolę druga. Okej, okay, to Hania, zaczniesz. Oczywiście wybrałem tę kategorię, ponieważ rejent z asesorem non-stop się kłócili o swoje harty, który jest lepszy, więc... Hania, czy już jesteś gotowa i mogę włączyć stoper, czy... O kurde. Czy jeszcze chwilę? Czyli tak, w pierwszej mówię jakby... Okej. Jak najbardziej go musisz wychwalić i zobaczymy, kto będzie lepszy. Jak minie 30 sekund, to powiem zmiana i potem znowu zmiana, bo Hania zaczyna drugą rundę i znowu zmiana, Ola drugi raz. Okej, gotowa? Okej, dobra. Dobra, to start. Okej, no to mój hard wabi się kusy. On łapie szybciej zająca i w ogóle świetnie łapie i w tym lesie sobie super szybko, no szybki jest ogólnie, prawda? No. Co tu? Na pewno by każdego obronił przed dużym niedźwiedziem, to zdecydowanie. Na polowaniu się bardzo, bardzo sprawdza, prawda? Jana? No to moim hartem jest soku. I to on jest najszybszy w całym państwie. Na całej Litwie. Najszybciej biega po trudnych terenach i nie potrzebuje żadnych innych pomagaczy jakby. I ma dobry bek. Oraz... Zmiana. Druga runda. No, więc te argumenty to jakaś kpina po prostu. Moim zdaniem to w ogóle nie przemawia do odbiorcy. Co z tego, że jak ma dobry węch, ja mówię przecież, że super na polowaniu sobie radzi, świetnie tropi i on jest najszybszy. Mój jest najszybszy, to w ogóle są jakieś tanie insynuacje. To w ogóle jest, nie, no mój jest najszybszy i tyle po prostu. No nie wiem, w sumie, no Ola fajne argumenty dała, tyle mogę powiedzieć. Okej, zmiana, Ola druga runda. No to jak ma sobie poradzić swój hart, jak niedobrze wącha? Przecież nie wyczuje tego zająca w lesie i za nim nie pobiegnie tak szybko jak mój. Oraz nawet jak da radę z niedźwiedziem, a nie da rady sobie z królikiem, no to... Nie będzie zbyt niepotrzebny. Tak, na polowaniach. Koniec. Najbardziej sprawnie się... Mogę zacząć? Powiem wam, że bardzo dobre argumenty. Na pewno lepsze niż renta asesora, przynajmniej się nie pokłóciłyście tak mocno jak oni, więc cieszę się. Mam nadzieję, że pomimo tego sporu będziecie dalej się kolegować. Okej. Okay. Teraz tak, Franek, Monika, proszę o ocenę. Kto był tutaj lepszy? Generalnie... I dlaczego? Oba były śmieszne i fajne. Ola jakby miała, wydaje mi się, że trochę śmieszniejsze. Aczkolwiek
bardziej do treści lektury odnosiły się argumenty Hani, bo wspomniała o zającu, wspomniała o niedźwiedziu. Treściowo było lepiej, według mnie Hania lepiej to powiedziała pod względem treści i do niej leci mój punkcik. Okej. Okay. Dodam tylko, że tu nie ma żadnego kryterium, czysto subiektywnie oceniacie, kto lepszy. Monika, jak ty sądzisz? Jezu, nie lubię wybierać między ludźmi, ale no dobra. I ogólnie Hania to mniej spójnie mówiła, w sensie Hania miała miszmasz, ale u Hani to normalne. A Ola mówiła tak bardziej spójnie, ale no Franek przyznał, że Hania miała tak bardziej lekturowo. A mogę tak na połowie coś takiego? Musisz wskazać jedną osobę. O Boże. A czy nie, w sumie nie, możesz pół na pół, ale wtedy już... Aha, nie, dobra. Możesz pół na pół. To daje pół na pół, tak, tak. Okej, okay, czyli Hania ma dwa punkty, ona ma jeden. Trochę mnie przekonały wasze argumenty, aczkolwiek, żeby było ciekawiej, dam punkt dla Oli, ale nie tylko dlatego, żeby było ciekawiej, tylko też, że odniosłeś się do tego argumentu z węchem, że tutaj Hania powiedziała, że ten węch, na co ci ten węch, a tutaj Ola właśnie odbija piłeczkę, że węch jest właśnie potrzebny do tego złapania zająca i jak sobie nie poradzi z zającem, to co dopiero z niedźwiedziem, więc to też mi się spodobało, więc jest remis, więc Hania i Ola dostałem po jednym punkcie. Dobra, możemy na to, no możemy na to przystać, tak. Dobry. No i tym sposobem dalej Ola wyznacza. Nie. I będzie pojedynek ostateczny, to jest ostatnie pytanie i będzie pojedynek i wszystko się może zdarzyć, bo Franek ma 13 punktów, Hania 7, Monika 6, Ola 11. I jeżeli Ola wytypuje Franka i wygra, to będzie miała 13 punktów, a Franek 12, więc wszystko się może wydarzyć w ostatnim pytaniu. A jest to rebus, odpowiem. No nie, no. A to jest kto szybciej, czy...? Kto szybciej odpowie, ten wygrywa, więc Ola, dobra, do ciebie należy... Decyzja. Czy ryzykujesz, czy... O nie. Dobra, Hani nie będziemy męczyć. A jak Ola wygrasz z Moniką, to będzie wtedy dwóch zwycięzców i wtedy ja mam pytanie dodatkowe, bo statuetka jest tylko jedna, więc... Zakończmy to w tej rundzie. O to walczymy. Zakończmy to w tej rundzie, Ola. Boję się. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie wiem. Decyzja, kogo wybierasz na pojedynek? Miej honor i wybierz mnie. Żeby nikt nie musiał za mnie decydować. Może wybrać Monika Bochanie, wygrać, tak? I wtedy będzie dodatkowe pytanie do was. Bo wtedy będziecie mieli tyle samo punktów. No ale to już i tak tym pytaniem się rozstrzygnie. Nie, bo jak Ola zdobędzie dwa punkty, to będzie miała tyle samo co ty. No ale wtedy ja przegram, to będę miał minus. Ale nie, jak wybierze Monikę bądź Hanię, tak? To wtedy wygrywając z nimi może zdobyć dwa punkty. Tak, tak, ale jak ze mną, to... Tak, a jak wybierzesz Franka, to się rozstrzygnie już ostatecznie. Dalej. Nie wiem. Decyzja, bo ja narzucę decyzję i wybiorę bardziej taką. Tak, do rozgrywki. Ja nie mam honoru i nie będę się pojedynkować z Moniką. No ja nie mam. A więc tak, Ola, Monika, rebus, to pierwszy, ten lepszy. O nie. Jeżeli Ola wygra, to będzie dodatkowe pytanie dla Franka i Oli. A więc uwaga, rebus. Gdzie to mam? Tutaj. Uwaga. Klikam enter. A można dawać złe odpowiedzi, czy nie? Tak, możecie do skutku mówić złe odpowiedzi. To? Jankiel? Dlaczego Jankiel? Nie, to jest zła odpowiedź. Jarek i... Nie wiem. Ale tak, to jest postać z pana Tadeusza. No nie wiem, jak się tamto nazywa w sensie.
Ole wyrzuciło, mam nadzieję, że... O, wróciła. Coś mi się stało właśnie. To uczucie, Franek... kiedy już znasz odpowiedź. Franek, tam nie znacie, tak? Już tak. Oj, Ola ma tutaj pecha, bo to jest... Maciej do mnie dzwoni, nie wiem po co. Nie mam pojęcia, nie wiem, na razie. Dobra, to ja włączę stoper na pół minuty. Bo nie! Widzę... A jak tego tobie przegrywają? Tak, i wtedy Franek wygrywa, więc pół minuty, start. O nie. Ale to mogę strzelać po prostu? Tak, można no tak, możesz strzelać. Asesor. Nie. Dlaczego asesor? Nie wiem. Pan nie ma życia po tym rebusie teraz. No. Ja sobie pobiorę to zdjęcie już. Okej. Okay. Nie. A to była osoba jakaś znana, czy nie? Przynajmniej. Dobra, minął czas. No jest bohater pana Tadeusza. Odpowiedzi jakieś są? Nie. Nie. Ola? Nie, koniec, koniec. Niestety obie przegrywacie i tym sposobem wygrywa, cały quiz wygrywa Franek, ale dla sportu Franek, Hania, o co chodziło? O kogo? Woźny protazy. Nie. Dokładnie, woźny protazy. Woźny protazy Brzechalski, tak? Więc... Ja bym się nie... O Boże. To była taka nie pierwszoplanowa postać, ale była, więc ostateczna klasyfikacja wygląda następująco. Sekunda. Ja tak, i moi pięć. Pierwsze miejsce Franek, 13 punktów, drugie miejsce Ola, 10 punktów, trzecie miejsce Hania, 7 punktów, Monika, czwarte miejsce, 5 punktów, a więc Franek, przy najbliższej okazji otrzymasz tą statuetkę. Mam nadzieję, że niedługo spotkamy się w szkole na jakimś apelu czy jakiejś innej uroczystości i przekażę ci tą statuetkę. Ona tutaj będzie na ciebie czekać. Jak się podobało? Następnym razem łatwiejsze pytania. Ale niektóre były dosyć proste, tak mi się wydaje. No to niektóre. Na początku mieliście pasy, że wszystko było poprawnie, tak? Więc... Nie, a najgorsze było to, jak my wiedzieli, ja na przykład wiedziałam, ale ktoś inny wziął to pytanie, a akurat mi dawali tą matematykę. No, tak, no to jest najgorsze. No nic. Jakieś ostatnie pytanie, ostatnie słowa do widzów możecie jeszcze powiedzieć? Pozdrawiam moją mamę. Okej, no dziękuję wszystkim za obejrzenie. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście, że ktoś sobie trochę przypomniał treści z lektury, się dowiedział czegoś innego albo utrwalił sobie coś. Dziękuję waszej czwórce za odwagę, bo na pewno to było jakieś wyzwanie dla was, ale każdy poszerza swoją strefę komfortu i ja też zawsze chciałem poprowadzić jakiś swój program, więc sam sobie ułożyłem program i go poprowadziłem, więc dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczenia. Subek, dzwonek i łapka.